Radny Andrzej Przybyszewski zaproponował, by uwolnić plac zamkowy od samochodów. Parking jest niżej i nie trzeba parkować pod drzwiami. Czy może pan sprawić, aby na placu zamkowym usunąć samochody? Można je parkować nieco niżej. Wyglądałoby to estetycznie. Posiadamy przecież unikalny zabytek. Chrońmy te zacne mury. Dla ugruntowania przyzwoitości zacznijmy od samych siebie. Przede wszystkim dla mieszkańców naszego miasta. Czy ma pan jakiś pomysł do zagospodarowania tego pięknego placu? Bo ja mam. Jeżeli będzie potrzeba, porozmawiamy. Burmistrz stwierdził, że propozycję zamknięcia placu zamkowego dla samochodów słyszy nie pierwszy raz i coraz bardziej się ku nim skłania. Jest to pewne utrudnienie. I nie mówię tutaj o urzędnikach, ale mówię o osobach, które przyjeżdżają do urzędu. Ja powiem państwu tak, ja jestem za tym, żeby zamknąć to. Tylko chciałbym troszeczkę poczekać, dlatego że w tym roku mamy już zabezpieczone pieniądze na wykonanie dokumentacji, na remont i adaptację starej części zamku i również na zagospodarowanie tego dziedzińca. I myślę, że ta dokumentacja pokaże nam kierunek, w jakim powinniśmy iść. Te samochody, proszę Państwa, one no raczej pokazują o naszej jakiejś takiej niemocy, prawda, bezradności, że no mając taki piękny obiekt, jedyne, co jesteśmy w stanie zaproponować, to parking dla samochodów. Także myślę, że to jest ten kierunek, który pan tutaj wskazał. Jest to słuszny kierunek, żeby w przyszłości zamknąć to, ale musimy pomyśleć, proszę państwa, o pewnym udogodnieniu, pewnej komunikacji dla ludzi starszych, chociaż no, ci i tak akurat może samochodami nie podjeżdżają. Będziemy szukać takiego rozwiązania, które zadowoli wszystkich. Postawienie znaku zakazu wjazdu dla samochodów to tylko część pomysłu. Trzeba jeszcze wiedzieć, co z pustym placem zamkowym zrobić. Być może jakieś pomysły pojawią się po odnowieniu starej części zamku.